Witam serdecznie z tej strony Zajbera, to jest kolejna odsłona Vape Haven. Dzisiaj wrzucimy sobie na ruszt jednorazóweczkę. Przerabialiśmy IVG, przerabialiśmy Novo Bar, Dark Bara. Teraz pora na Elf Bara. 600 zaciągnięć, smak pineapple, peach i mango, czyli ananas, brzoskwinia z mango. Ok, cena niewygórowana, bo to było gdzieś około 30 zł z Edymu. No, sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Tutaj widzimy różnicę. Tył srebrny, przezroczysty przód. O, jaki intensywny zapach. O ja, już tutaj to czuć. Instrukcja prawdopodobnie. Górna zatyczka, wyjątkowo dolna się trzyma, co jest świętem lasu. Jeżeli chodzi o wielkość, porównamy z Dark Barem, to szczerze mówiąc są identyczne. Wypisz, wymaluj. Dark Bar był bodajże na 700 zaciągnięć, to jest na 600. Dobra, zaczynamy testowanie smaku. Bardzo przyjemne. Czyli tak. Mamy trzy smaki. Ananas. I faktycznie ananas wychodzi jak najbardziej naprzód, jeżeli chodzi o te smaki. Pierwsze, co się odczuwa, to ananas. Druga pozycja to jest brzoskwinia, czyli tak samo jak tutaj w opisie. I z tyłu, czyli to taki bardziej zdystansowany smak, jest to mango. Nie jest to intensywny smak, aczkolwiek wyrazisty. Jest to bardzo duży plus. Nie zawiera chłodziku. W odróżnieniu od IVG, właśnie Novo Bara i Darka, tam jakby ten chłodzik był bardziej wyczuwalny. Tutaj tego nie ma. Smak nie jest ciężki, nie jest przytłaczający. Co by było nieprzyjemne na przykład w okresach letnich. Chmura nie jest tak intensywna, a w przypadku choćby Dark Bara. Możemy sprawdzić. Ten już jest trochę dojechany, bo go testowałem. To jest właśnie to. Te smaki są bardzo dobre. One są wyraziste, one są pełne. I zasady standardowe papierosy nie oddają tak intensywnie dobrze smaku. To jest właśnie fenomenalne w tych jednorazówkach. Jednakże nie oszukujmy się, no 600 zaciągnięć, no to nie jest dużo, w szczególności jak ktoś dużo wejpuje. Aczkolwiek to jest sztos. Powiem szczerze, naprawdę sztos smak. Przy okazji będę testował prawdopodobnie inne też smaki Elf Bara. Ten jak najbardziej tak. Wybór szeroki. Mamy tak naprawdę cztery marki. Każda jest świetna. Chociaż tak jak wspominałem, bodajże to z IVG było, że coś tam nie pykło już w pewnym momencie, więc tutaj nie będę się wypowiadał, więc zostańmy przy, powiedzmy, Novo Barze, Dark Barze i Elf Barze. To wszystkie bary są, kuźwa. Nieważne. Tak czy inaczej, jestem na tak. Zachęcam do wspierania kanału,
subskrypcji, lajkowania, oczywiście możliwość wsparcia przez napiwki w opisie. Jo, trzymajcie się. Na razie.